To ciekawe, że akurat obaj wiceprezesi Ubońka zwracają uwagę na to, i Kulesza, i Koźmiński, obaj jakby Koźmiński tak samo na Stadionie Narodowym jako wiceprezes do spraw szkolenia zaczął krytykować szkolenie albo mówić, jak to można to zmienić szkolenie. Ja uważam, że troszeczkę brakuje działania, prawda? No bo co, jako wiceprezes to sobie czekasz na to, aż będziesz prezesem, żeby zmieniać system szkolenia, to coś mi tutaj nie pasuje. Markowi zabrakło absolutnie prezencji, jeśli chodzi o szkolenie. To jest coś, czego ja nie zrozumiem, bo wiceprezes do spraw szkolenia to powinien narzucać dyskusję o szkoleniu. Nie my dziennikarze, koledzy dziennikarze, a jest kilku dziennikarzy, którzy w szczególności zajmuje się szkoleniem, to powinien robić wiceprezes do spraw szkolenia. I wiecie, co jest przerażające? Że przy tej całej dyskusji o szkoleniu to wszystko wraca do Bońka. Jak ja bym był Koźmińskim, to ja bym się tym zajmował. Przepraszam bardzo, to daj na Twitterze, polemizuję, dyskutuję, argumentuję. To jest dla mnie jakaś totalna słabość tej wiceprezesury do spraw szkoleniowych, bo sam program tu ogłoszony na Stadionie Narodowym to za mało, prawda?